Rozważmy kilka przykładów układów fizycznych, w których mamy do czynienia z ruchem harmonicznym prostym. Jako pierwszy przykład rozważmy sprężynę pionową. Przedtem w odcinku 62 i 3 analizowaliśmy sprężynę, która była poziomo i do tej sprężyny przymocowanej do ścianki był przymocowany ciężarek i ten ciężarek drgał wokół położenia równowagowego wtedy, kiedy sprężyna została naciągnięta. Natomiast teraz rozważmy sprężynę pionową, czyli mamy taką sytuację, że mamy pewien ciężarek i ten ciężarek ciągniemy w dół. Na skutek tego, że go ciągniemy w dół i zwalniamy, to on wykonuje ruch harmoniczny, przepraszam, od z położenia równowagowego do góry i z powrotem. A więc równanie ruchu jest dokładnie takie samo jak dla tego ciężarka, który poruszał się po torze poziomym. Rozwiązanie jest analogiczne. Prędkość kątowa wyraża się tak jak wcześniej, takim samym wzorem. Tu się nic nie zmienia, bo sytuacja tylko jest inna ze względu na inny układ współrzędnych. Natomiast położeniem równowagowym oczywiście jest położenie, które wynika z tego, jaki jest ciężar tej sprężynki. Tam w poprzednim przykładzie tego nie było. Czyli położenie równowagowe to jest położenie, w którym siła działająca ze strony sprężyny i siła ciężkości równoważą się. To jest ten stan równowagowy dla tego ciężarka. Inny przykład ruchu harmonicznego to jest wahadło matematyczne. Wahadło matematyczne to jest niewielka kulka o małej masie, która jest zawieszona na nitce i przy tym zakładamy, że masa nitki jest do pominięcia. Załóżmy, że nitka ma długość L i wyobraźmy sobie, że wahadło zostało wychylone z położenia równowagowego. I teraz na skutek tego, że pewna składowa siły ciężkości jest niezrównoważona, to ta składowa siły ciężkości na ramieniu L będzie źródłem momentu siły zwrotnego, który będzie powodować ruch tego wahadła w kierunku przeciwnym, aniżeli wychylenie z położenia równowagi. Jaka to jest niezrównoważona składowa? Wyobraźmy sobie, że mamy właśnie położenie skrajne, kiedy wychyliliśmy wahadło z położenia równowagowego. Ciężar to jest tutaj przedstawiony jako mg i rozkładamy ten ciężar na dwie składowe. Jedna składowa to będzie składowa, która będzie równoległa do tej składowej, do siły działającej ze strony linki na kuleczkę i ona zrównoważy tę siłę, a druga składowa pozostanie składową niezrównoważoną i ta składowa na ramieniu równym długości tego wahadła da różny od zera moment siły. Ten moment siły jest dany równaniem wektor L, gdzie L to jest właśnie wektor, który zaczyna się w punkcie, w którym mamy oś obrotu, czyli w punkcie zawieszenia wahadła i w miejscu, w którym określony jest tor ruchu tej kuleczki, czyli tak jak długość po prostu tej nitki, razy ciężar, czyli iloczyn wektorowy L razy mg. Jeśli przeniesiemy to L do tego miejsca, to jest to wektor, który jest skierowany w tę stronę. I teraz jeśli L nałożymy na mg, zgodnie z tym iloczynem, który tutaj jest zapisany, jak L nałożymy na mg, to otrzymamy wektor momentu siły, który będzie zwrócony do rysunku. Ja go oznaczyłam tutaj właśnie za pomocą tego kółeczka, tak jak to było w poprzednich odcinkach. Taka jest umowa we wszystkich podręcznikach. Wektor, który jest skierowany prostopadle i za tablicę, to jest wektor, który tak jest oznaczony. Czyli moment siły ciężkości będzie tej składowej właśnie, która nie jest zrównoważona, będzie powodował ruch wahadła w stronę położenia równowagowego. Jeśli teraz sobie weźmiemy pod uwagę, czemu jest równa ta składowa, ona jest równa mg razy sinus alfa, no to wówczas dla małych kątów możemy założyć, że to jest mgl razy alfa.
Znak minus bierze się stąd, że wychylenie z położenia równowagi, czyli kąt alfa jest w stronę, czy w kierunku zgodnym, przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, podczas gdy moment siły chce spowodować ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, stąd też jest tutaj znak minus. Dalej. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to wahadło porusza się po torze krzywoliniowym, to możemy napisać drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego punktu materialnego znajdującego się od osi obrotu w odległości L i mającego masę m. To równanie jest w postaci następującej: moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe, czyli moment bezwładności dla punktu odległego OL o masie m, to jest ml kwadrat razy druga pochodna wychylenia z położenia równowagi po dt kwadrat. Na tym slajdzie jest pokazane, jak policzyć, ile jest równy sinus kąta alfa dla małych kątów i kosinus kąta alfa dla małych kątów. On jest równy dla sinusa samemu kątowi, dla kosinusa ma wartość bliską 1. Korzystamy z rozwinięcia funkcji sinus i kosinus wokół alfa równego 0, z rozwinięcia Taylora. Jeśli teraz równania, które zapisaliśmy wcześniej, czyli równanie na moment siły i równanie, które opisuje drugą zasadę dynamiki Newtona, połączymy ze sobą, to otrzymamy takie równanie. Możemy w tym równaniu obydwie strony podzielić przez m i podzielić przez l. I otrzymamy następujące równanie. L razy d2 alfa po dt kwadrat równa się minus g razy alfa. Jeśli to równanie porównamy z równaniem dla masy drgającej umocowanej na sprężynie, to widzimy, że rolę masy odgrywać będzie L, rolę współczynnika sprężystości odgrywa G, ale przede wszystkim rolę wychylenia z położenia równowagi teraz odgrywa kąt alfa. A więc jeśli mamy takie równanie ruchu, to oznacza, że w tym przypadku dla wahadła matematycznego to kąt wychylenia z położenia równowagi będzie opisywany funkcją harmoniczną i korzystając z tego, jak policzyliśmy sobie częstość drgań czy okres drgań dla ciała umocowanego na sprężynie, możemy przez analogię, kierując się właśnie tymi porównaniami, policzyć sobie, czemu jest równy okres drgań dla takiego wahadła matematycznego. Otóż dla sprężyny okres drgań jest równy 2 pi pierwiastek z m przez k, a tutaj rolę m odgrywa l, rolę k odgrywa g, a więc dla wahadła otrzymujemy wzór 2 pi pierwiastek razy l, pierwiastek z L przez G. Jest to bardzo dobrze znany wzór, który jest stosowany dla wahadła matematycznego. Niekoniecznie może wcześniej przy wykorzystaniu tej wiedzy, którą już teraz posiadamy, skąd ten wzór się bierze. Jako przykład takiego obiektu, który możemy w pierwszym przybliżeniu zastosować, możemy potraktować jak wahadło matematyczne, rozważmy taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że mamy dziecko, które się buja na huśtawce, w pozycji, kiedy siedzi na huśtawce i w pozycji stojącej. W tej sytuacji mamy w dwóch różnych przypadkach położenie środka masy wyżej i niżej. I jeśli potraktujemy tę dziewczynkę na huśtawce jako punkt materialny, który jest umiejscowiony w środku masy, tak jak to pokazują te czerwone punkty, no to mamy odpowiedzieć na pytanie, z jaką częstotliwością będzie się poruszać huśtawka pierwsza w pierwszym położeniu i z jaką częstotliwością w drugim położeniu, która relacja będzie spełniona. Czy częstotliwość wahań huśtawki w tym przypadku jest mniejsza niż tam, czy też odwrotnie, a może są to takie same częstotliwości? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to właśnie zwróćmy uwagę na to, że jeśli dziecko siedzi, to środek masy jest niżej, aniżeli wtedy, kiedy stoi. A okres drgań dla takiego wahadła matematycznego przy potraktowaniu właśnie tej dziewczynki jak punkt materialny będzie dany następującym wzorem. 2 pi pierwiastek z L1 przez G w pierwszym przypadku i w drugim
2pi pierwiastek z L2 przez G. Ponieważ L1 jest większe od L2, to T1 będzie większe od T2, a ponieważ częstotliwość jest równa odwrotności okresu, to częstotliwość w pierwszym przypadku będzie mniejsza od częstotliwości w drugim przypadku. Rozważmy jeszcze jeden przykład, który pozwala nam zastosować równanie, które mamy dla drgań, czy w ogóle sytuację drgań harmonicznych prostych. Rozważmy wahadło fizyczne. Czym się różni wahadło fizyczne od wahadła matematycznego? Może to być dowolny obiekt, który ma masę różną od zera, tak jak na przykład ten pręt, który tutaj jest pokazany po prawej stronie rysunku. Środek masy tego pręta znajduje się gdzieś w środku pręta, jeśli on jest jednorodny, w odległości równej połowie długości pręta. Pręt jest zawieszony jednym końcem u góry. No i teraz, jeśli mamy znaleźć okres wahań takiego obiektu, to będzie to różny wzór w stosunku do tego zwykłego wzoru, który stosujemy dla wahadła matematycznego, bo ten obiekt ma już inne właściwości. Teraz jest to bryła sztywna, a nie punkt materialny, bo tak potraktowaliśmy przed chwilą w wahadle matematycznym kulkę na nitce. Analogicznie jak poprzednio możemy przeanalizować, co się dzieje z momentem siły ciężkości, która jest przyłożona w środku masy. Otóż ten moment siły będzie powodował właśnie po wychyleniu pręta z położenia równowagowego, będzie powodował powrót do położenia równowagowego. No i tak jak poprzednio, ten moment siły będzie zwrócony w naszym przypadku za tablicę. Oczywiście znów pojawi się znak minus, który będzie wynikał z faktu, że ten moment jest momentem zwrotnym, ma przeciwny kierunek w stosunku do kierunku wychylenia z położenia równowagi. Kierunek wychylenia z położenia równowagi to jest kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, a moment siły ma kierunek, powoduje kierunek ruchu zgodny z ruchem wskazówek zegara. A więc podobnie jak poprzednio możemy sobie pokazać, że to równanie na moment siły jest tak jak w poprzednim przypadku mg razy, czyli siła ciężkości razy odległość środka masy od osi obrotu mgd i razy sinus kąta, no ale ten sinus kąta to będzie dla małych kątów znowu alfa. I znowu piszemy drugą zasadę dynamiki Newtona, ale teraz nie możemy posłużyć się prostym wzorem dla punktu materialnego, tylko musimy zostawić moment bezwładności dla tej bryły sztywnej. Moment bezwładności przy obrocie pręta wokół osi przechodzącej przez koniec to jest masa kwadrat długości pręta dzielone przez 3. Jak podstawimy to równanie do równania wyjściowego, to otrzymamy następujące równanie. Możemy skrócić to równanie przez masę i otrzymamy takie równanie. I dalej, jeśli to równanie porównamy z równaniem dla sprężyny, to teraz rolę M odgrywa L przez 3, rolę K odgrywa G przez 2, no i rolę X odgrywa alfa. I przez analogię, jak to zrobiliśmy dla wahadła matematycznego, możemy policzyć okres drgań dla takiego wahadła. I ten okres drgań jest dany następującym wzorem. 2pi pierwiastek z 2L przez 3G. Gdyby to była dowolna bryła sztywna, dla której moment bezwładności jest inny, no to oczywiście w tym równaniu musimy zawsze za moment bezwładności podstawić odpowiedni moment bezwładności, który będzie stosowny dla danej bryły. Jako przykład zastosowania tego równania rozważmy następujący. Mianowicie odpowiedzmy sobie na pytanie, jaką długość powinno mieć wahadło matematyczne, żeby miało taką samą częstość jak wahadło fizyczne. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy pewne wahadło fizyczne, które ma długość LR, to jest pręt o długości LR, i mamy wahadło matematyczne, chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką ono powinno mieć długość, żeby okres drgań był taki sam, żeby częstość była taka sama i okres drgań taka sama. I są tutaj różne alternatywne propozycje, a my musimy wybrać, która z tych propozycji jest właściwa. Otóż, żeby
częstość była taka sama, to musimy podstawić do wzoru na okres albo na częstość te parametry, które wynikają z określonego układu. Dla wahadła matematycznego częstość to jest pierwiastek z G przez długość tego wahadła, a dla wahadła fizycznego to jest pierwiastek z 3G przez 2LR. No i teraz, żeby te dwa równania były takie same, no to oczywistym jest, że długość wahadła matematycznego musi być równa 2 trzecie długości pręta. Myślę, że troszeczkę te przykłady pomogą Państwu zrozumieć, jak zachowują się układy wykonujące ruch harmoniczny prosty. Dziękuję bardzo za uwagę.